Otrzymaliśmy złote medale za dwie maszyny. Pierwsza to jest DCM1, to jest cyfrowa zagniatarka do naroży. Bardzo innowacyjna maszyna. Druga maszyna to już jest od kilku lat nasz sztandarowy produkt. Jest to zgrzewarka kształtowa SL4FF EVO. To jest w najnowszym wydaniu robot do łączenia kształtowego profili PVC. Co wyróżnia te dwa produkty? Zagniatarka cyfrowa DCM1 jest produktem innowacyjnym, niespotykanym na rynku dotąd, ponieważ jest to 100% cyfrowa, numeryczna zagniatarka do naroży, nie wymagająca żadnej interwencji operatorów, ani żadnej interwencji mechanicznej, jeśli chodzi o ustawianie noży, które robią zagniot w narożach. Jest w pełni programowalna software'owo, ma dodatkowo kamerę, która informuje o tym, czy operator dobrze wykonuje swoją czynność, czy jest poprawnie włożone naroże, oraz nie ma tak naprawdę błędów, jeśli chodzi o zagniot, bo również maszyna ma kontrolę przed tym, gdyby na przykład miała wykonać źle swoją pracę. Myślę, że to jest jedna z podstawowych i kluczowych kwestii, którą wyróżnia tą maszyna. Obecnie na rynku nie ma takiego rozwiązania. Dostawaliśmy informacje od wielu klientów z żądaniem, żeby wymyślić maszyny, która by zastąpiła bardzo wykwalifikowane osoby, których obecnie brakuje trochę na rynku, i chcieliśmy wyjść, sprostać temu żądaniu, dlatego stworzyliśmy tą maszynę. Druga maszyna, no to jest maszyna, która tak naprawdę chyba zbudowała cały sukces naszej firmy. Jest to robot do łączenia zgrzewów PVC kształtowo. Co charakteryzuje tą maszynę? No, charakteryzuje to idealna jakość, jeśli chodzi o połączenia PVC, oraz bardzo dobre warunki wytrzymałościowe naroży, czyli bardzo duża wytrzymałość w stosunku do jakości, którą uzyskujemy. Drugi aspekt to jest to, że ta maszyna robi powtarzalne zgrzewy, czyli jest w stanie, nawet jeśli wystąpią jakieś odchyłki, skompensować te wszystkie odchyłki, i finalny produkt zawsze jest idealny. Z tym borykają się różni producenci, mają z tym problem. Myślę, że to jest jeden z takich szczególnych punktów, które wyróżnia tą maszynę na rynku. W naszej firmie od zawsze, od wielu lat, priorytetem to jest relacja między ludźmi. Podstawa to jest budować dobre więzi między sobą, wymieniać się informacjami, ponieważ dobre relacje z ludźmi, z pracownikami, ale również z klientami powodują, że jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientom, czyli jesteśmy w stanie wyprzedzić myślami to, co klient oczekuje, co będzie chciał zdobyć na rynku, z czym ma problem i w jaki sposób możemy ten problem rozwiązać. No, w tym temacie współpracujemy z firmą Graf Synergy oraz z firmą Foam, która dostarcza do nas maszyny do aluminium. I to jest chyba najważniejsze, to jest chyba cały ten sukces. Dobre relacje, miła atmosfera, dzielenie się informacjami i szczera rozmowa. Myślę, że targi to jest takie miejsce, główne miejsce spotkań, gdzie duzi producenci, właściciele firmy oraz pracownicy niższego szczebla są w stanie się spotkać razem i porozmawiać często o problemach, gdzie nierzadko rozmawiają o tym w firmie, a na takich właśnie spotkaniach, na takich targach jesteśmy w stanie porozmawiać razem i ten przepływ informacji jest pełny. Na pewno podstawowym trendem to będzie automatyzacja procesów produkcyjnych oraz budowa software'u, który będzie przyjazny dla operatora. Podstawą obsługi maszyn to jest łatwość ich obsługi, czyli budowanie oprogramowania zdolnego do obsługi przez wiele osób w branży, wiele osób, które nawet nie są w branży, ale są zatrudnione w danym podmiocie, muszą się zmierzyć z tym, żeby obsługiwać daną maszynę, a nie są czasami specjalistami od tego. Maszyna, software, który steruje, musi pomagać w jakiś sposób pracować na tej maszynie, pomagać im ze zrozumieniem, co się wydarzyło w danym momencie, w jaki sposób zareagować, co zrobić w danym sytuacji. No, drugi aspekt to jest innowacyjność, czyli nasze produkty, które wybiegają troszeczkę w przyszłość. Tak jak wybiegliśmy 5 lat temu w przyszłość, jeśli chodzi o zgrzewanie kształtowe, bardzo dużo osób myślało, że to nie jest zbyt dobra koncepcja, ale jednak się sprawdziła
czyli wybieganie w przyszłość, walka o to, o te produkty, których klient się na początku boi, ale musi się do nich przekonać, nie? Myślę, że tutaj jest klucz całej sprawy w maszynach.